Z kibicowskiego punktu widzenia mecz Odry Wodnictwo z BKS-em Stal Bielsko-Biała śmiało można określić mianem pojedynku rundy jesiennej. Na stadionie przy ulicy Bogumińskiej pojawiło się około 1000 kibiców, w tym kibice drużyny z Bielsko-Białej. A nasza drużyna rozpoczęła ten mecz w składzie. W bramce zagra Tomasz Bąkowski. Dalej Artur Gać, Krzysztof Szeja, Grzegorz Jakosz i Wojciech Franiel. Linię ofensywną tworzyć będzie Maciej Rozmus, Bartosz Zyguła, Kang Ho-Jung, Marek Walczak. Jako wysunięty napastnik zagra Mateusz Krupa, a za jego plecami biegać będzie Paweł Polak. Na ławce rezerwowych zasiądą dzisiaj Filip Snopek, Karol Bochenek, Łukasz Reinhardt, Łukasz Staniek, Tomasz Młynek, Mateusz Balcer i Marcin Staszewski. Trenerem Odry jest Tomasz Babuchowski. Pierwszą groźną akcję w tym meczu próbowali przeprowadzić goście. Paweł Polak posyła długą piłkę na Mateusza Krupę. W bramce jednak, może nie do końca pewnie, Rafał Zieliński, ale skutecznie. Początek meczu to zachowawcza gra z obu stron, bez jakichkolwiek sytuacji bramkowych. Tutaj Marcin Gęsikowski zdobył się na szczyt aktorstwa. Na szczęście sędzia nie dał się nabrać. Przewrót o jedno tempo za późno. Piłkarze zajmowali się swoją robotą na boisku, a kibice w efektowny sposób zadbali o oprawę meczową tego spotkania. Na jakość dopingu również nie mogą narzekać, wystarczy posłuchać, jak głośno było tego dnia przy Bogumińskiej. Wracamy na boisko. Mateusz Krupa walczy o piłkę na prawym skrzydle i wywalczył dla Odry rzut rożny. Dośrodkowanie Marka Walczaka, zawodnicy gości wybijają, jest jeszcze Paweł Polak. Zagranie do Marka Walczaka, ten rzuca w pole karne, tam jest Maciej Rozmus. Wodzisławska Odra prowadzi 1-0. Świetna wrzutka z pierwszej piłki Marka Walczaka. Maciej Rozmus zdobywa swoją drugą bramkę w tym sezonie. Duża radość na wodzisławskich trybunach. Odra prowadzi 1-0. Kilka minut później kolejna próba wymuszania rzutu karnego przez zawodnika gości. Tym razem sędziego próbował nabrać Adrian Olszowski. Zawodnik BKS-u obejrzał w tej sytuacji żółtą kartkę. Goście na czele z trenerem Janem Furlepą mieli spore pretensje do arbitra za tę sytuację. Jak wydaje się w powtórce, chyba jednak bezpodstawne. Rzut piłki z autu dla BKS-u. Piłka ostatecznie trafia w pole karne wodzisławskiej Odry. Tam jest Krzysztof Szeja, który ma naprawdę dużo czasu, a popełnia olbrzymi błąd. Wykorzystują to zawodnicy gości, a piłkę do bramki pakuje Marcin Kocur. Napastnik drużyny z Bielska to najlepszy strzelec trzeciej ligi grupy opolsko-śląskiej. To jego 9. gol w tym sezonie. Bierna postawa obrońców Odry, co umiejętnie wykorzystała drużyna Jana Furlepy. Dwie minuty później goście wywalczyli rzut karny. Sędzia dopatrzył się w polu karnym rzekomego faulu Bartosza Zyguły, a ten po meczu stwierdził, że w tej sytuacji nie było mowy o jedenastce. Do piłki podchodzi Damian Zdolski. Pewnym strzałem pod poprzeczkę pokonuje Tomasza Bąkowskiego i wyprowadza gości na prowadzenie. Na fachu bramkarskim znam się niewiele, ale wydaje się, że w tej sytuacji Tomasz Bąkowski
nieco pospieszył się z pójściem w bok. Goście zatem prowadzą 2-1, a 4 minuty później Adrian Olszowski za identyczną sytuację ogląda drugą żółtą kartkę i musi opuścić boisko. Próba symulacji zakończona niepowodzeniem i BKS ostatnie pół godziny musiał grać w dziesiątkę. To jednak nie przeszkadzało, by dobić Odrę i zdobyć trzecią bramkę w tym meczu. Trzech zawodników Odry walczy o piłkę. Zawodnikiem gości Marcinem Kocurem, ten zagrywa na prawo. Dostaje piłkę zwrotną i w identyczny sposób, jak poprzednio, pokonuje Tomasza Bąkowskiego. Walka o piłkę w tej sytuacji była kluczowa, bo Kocur poradził sobie z trójką zawodników Odry. Później pozostało dopełnić formalności. Piłkę nie trafił Krzysztof Szeja, o co pretensje miał Paweł Sibik. Osiemdziesiąta druga minuta meczu. Staniek walczy o piłkę w środku pola. Zagranie do Bartosza Zyguły, ten świetnie uruchamia na lewym skrzydle Marka Walczaka. Ten w pełnym biegu dośrodkowuje piłkę w pole karne. Akcję zamyka Mateusz Krupa i już jest tylko 2-3. Kontaktowa bramka dla Wodzisławskiej Odry i ostatnie minuty tego meczu zapowiadały się naprawdę ciekawie. Ładna, szybka akcja naszej drużyny. Dobre zachowanie Walczaka, który w tym meczu zalicza drugą asystę, a Mateusz Krupa pakuje piłkę do bramki. Ostatnie fragmenty tego meczu. Paweł Polak rzuca w pole karne. Za plecy jednak swoich kolegów. Nikt tej akcji nie zamknął, niestety dalej 2-3. Ostatnia szansa w tym meczu, Mateusz Krupa przed swoją szansą posyła piłkę jednak wysoko nad bramką. Cóż można powiedzieć po takim meczu, gdy prowadzi się 1-0 z takim dobrym przeciwnikiem jak Bielska Stal. Zamiast szanować sobie ten wynik, założenia, które w szatni żeśmy zakładali sobie, nie zostały zrealizowane. Dajemy sobie w 2 minuty 2 bramki strzelić. No to jest naprawdę przykre, brak jakiejś konsekwencji w naszej grze, niefrasobliwość spowodowały, że zamiast sobie pilnować tego wyniku i szukać szansy na drugą bramkę, przegrywamy 2-1, grając w dziesiątkę, znowu niefrasobliwość naszych zawodników. Dajemy sobie strzelić trzecią bramkę. No, trzeba przyznać, że brakło nam tego, czego tutaj prezentowała drużyna Bielskiej Stali, czyli utrzymanie się przy piłce, wymiana kilku dokładnych podań. Nie można odmówić tym chłopcom na pewno ambicji, nie można odmówić walki, ale no nie tym można wszystkie mecze wygrywać, więc uważam, że goście wygrali zasłużenie dzisiaj, a nam brakło konsekwencji, bo tak jak powiedziałem, z takim przeciwnikiem prowadząc 1-0 powinno się szanować wynik, a nie w ciągu 2-3 minut tracimy prowadzenie. Na początku dziękuję trenerowi gospodarzy za tak miłe słowa. No i wydaje mi się, że pierwsza połowa wyglądała tak, jak trener powiedział. Myśmy gdzieś tam chcieli zdobyć tą bramkę. Dużo jakoś przeważaliśmy w tej pierwszej połowie, ale dostaliśmy bramkę. Przegrywając 1-0, gdzieś tam w szatni trochę padło mocnych słów. Drużyna wyszła już na tą drugą połowę zupełnie odmieniona. Było to widać. Chęć zdobycia bramki. I gdzieś, jak się udało strzelić tą jedną, szybko strzelona druga bramka, to naprawdę już drużyna uwierzyła w swoje umiejętności, bo grali ją już naprawdę z meczu na mecz coraz lepiej i dla nas gdzieś szkoda, że ta runda już gdzieś dobiega końca. Bo tak jak można powiedzieć, drużyna, początki były ciężkie, ale teraz z meczu na mecz ten zespół jest naprawdę coraz lepszy. Można tylko przyklasnąć, bo Kocur strzela bramkę za bramką i to jest naprawdę
duża motywacja dla tych młodszych chłopaków, którzy gdzieś tam są koło niego, też stwarzają sytuację, ale nie potrafią wykończyć. Gdzieś tak jak Wojtasik w pierwszej połowie, no wzorowa akcja, zakończyć tylko celnym strzałem. Nie udało się, ale cieszymy się ze zwycięstwa, tym bardziej z dobrym rywalem na boisku rywala, nie u siebie i naprawdę bardzo cenne zwycięstwo dla nas. Dziękuję bardzo.